Znaczy mam pewne dylematy, czy zgodnie z precedencją nie powinniśmy tutaj najpierw oddać głosu wojewodzie, czyli przedstawicielowi rządu. Tak jest, tak jest. W naszym domu, ale już skoro wziąłem do ręki ten mikrofon, to pozwólcie dosłownie w trzech, czterech zdaniach wypowiem to. Jeśli pozwolisz, to potem poprosimy Darka Drelichatę, żeby skierował do nas parę słów. Otóż ja przyznam, nawiązując do tych słów nadziei, o których mówił ksiądz przed chwilą, przyznam, że w tej sali zawsze żyliśmy tą nadzieją, tak jak ta nasze logo Solidarności na tym tu widnieje. Ja tutaj zawsze czułem się jak w domu, dzisiaj tym bardziej z radością skieruję te słowa do naszej wielkiej rodziny Prawa i Sprawiedliwości, która spotyka się na tej sali. W takim domu, gdzie w Solidarności też zawsze mamy ten dom, ale już niedługo będziemy mogli się spotykać w naszym prawdziwym domu, w tej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku, niedaleko przy Targu Drzewnym. Tam co prawda będzie sala, no tak gdzieś na 50-60 osób. Jak będą większe przedsięwzięcia, takie jak teraz, to zawsze możemy skorzystać z tej gościny tutaj w Fenie albo obok w sali DHP. Natomiast tak wracając do tej nadziei, przypominają mi się słowa modlitwy, które tutaj zawsze na początek, czy zarządu regionu, czy Komisji Krajowej, modlitwy Piotra Skargi, w której mówimy o tym, żeby własnych pożytków zapomniawszy budować to dobro wspólne. I że dzisiaj nam tego bardzo potrzeba, żeby tej nadziei nie zawieść. Wierzę, że wykrzeszemy z siebie tyle siły i mocy, żeby te dobro wspólne nam przyświecało przede wszystkim, żeby ponad nie przedkładać te różne swoje osobiste, czy to korzyści, czy ambicje. I teraz chciałbym z całego serca życzyć wam wszystkim, nam wszystkim, żeby te wielkie nadzieje rozbudzone w tym, no w jakimś sensie cudownym roku 2015, cudownym przez to jakby zesłanie znowu Ducha Świętego i tej nadziei, że najpierw Andrzej Duda, a potem te rozstrzygnięcia parlamentarne, żebyśmy potem gdzieś w Wyspiańskim już tego nie musieli kojarzyć. Wierzę w to właśnie, że nam się to uda, że ta dobra zmiana nastąpi i że będziemy mogli kiedyś z dumą naszym wnukom, dzieciom opowiadać o tych trudnych i złożonych czasach i że satysfakcja z dobrej rzeczywistości, z lepszej Polski będzie źródłem naszej głębokiej satysfakcji. Tego z całego serca wam wszystkim życzę, dokładając do tego życzenia zdrowia przede wszystkim i to po trzykroć każdemu z was, każdemu z członków waszej rodzin. Szczęść Boże Prawie i Sprawiedliwości, szczęść Boże Polsce. Damy radę. Damy radę.